krakowskim rynku głównym Nowa Huta, Nowogródzkie Centrum Kultury. Przyjęliśmy zaproszenie fundacji, aby pokazać to, co w Hucie jest też bardzo cenne, a o czym być może wielu mieszkańców Krakowa, a także i innych regionów nie bardzo ma w swojej świadomości, że tej nowej części miasta została, do tej części została przywieziona nowa tradycja. Tradycja miejsc urodzenia tych, którzy budowali i miasto Nowa Huta, i budowali kombinat metalurgiczny. Na tą tradycję składa się właśnie folklor różnych regionów i istniejące zespoły folklorystyczne, a to dzisiaj pokazujemy tylko część działalności Nowogródzkiego Centrum Kultury, pokażą po prostu to, co z tradycji rodzinnej zostało kiedyś przez budowniczych huty przywiezione, a na tą tradycję składa się sztuka ludowa i folklor. Jesteśmy zespołem z Nowej Huty z Krakowa, także rynek główny to jest serce naszego historyczne miasta. Miejsce, serce miasta właśnie, więc się wspaniale tańczy. Cieszymy się, że mamy okazję właśnie tutaj występować. Żebym ja widziała, gdzie moja się pije, to bym mógł zanieść w oczy upokój. Mówiły se chłopy, ja ich posłuchała, żeniłbym się z kozą, by mają wygrała. Aerokół Krakowski został powołany 20 stycznia 1928 roku jako Akademicki Aeroklub w Krakowie. Pierwsza siedziba Aeroklubu Krakowskiego była w Czyżynach Rakowicach na obecnym terenie Muzeum Lotnictwa. W latach 50. zostało zlikwidowane lotnisko aeroklubowe w Czyżynach Rakowicach i zostało przeniesione tutaj właśnie do Pobiednika, gdzie działamy do obecnej chwili. Przetrwaliśmy 80 lat, jest to na pewno piękna, okrągła data. Działamy cały czas, szkolimy. Posiadamy wspaniałe sekcje, sekcję samolotową, do których należy zaliczyć tutaj braci Wieczorków, a jest ich w tym momencie już 5. Sekcja szybowcowa, sekcja balonowa, sekcja modelarska. Dysponujemy 13 samolotami, począwszy od AN-a II, który może zabrać na pokład 10 osób, poprzez PZL 104 Wilgę, PZL 101 Gawron, Cessny 150-152 i Zliny. Zlin 42, 142 i 526F. Szkolenie w Aeroklubie Krakowskim moim zdaniem jest na bardzo wysokim poziomie. Wśród pilotów, którzy u nas się szkolą, są bardzo zdolni ludzie, którzy później właśnie latają, przynosząc nam medale, wyniki liczące się i w Polsce, i w Europie. Kandydat do szkolenia do licencji turystycznej po uzyskaniu pozytywnego orzeczenia badań lekarskich przystępuje do szkolenia praktycznego. Szkolenie praktyczne w ośrodku Aeroklubu Krakowskiego trwa, to jest około 150 godzin. Później należy zdać egzamin z tego kursu i przystąpić do szkolenia teoretycznego. Szkolenie teoretyczne na samolotach Cessna 150, ewentualnie 152, jest to 45 godzin w powietrzu. Po 10 godzinach lotu z instruktorem w zasadzie kandydaci wypuszczani są już samodzielnie, na samodzielne loty. Niedawno szedłem w Warszawie i podchodzi do mnie pan i mówi, proszę pana, pan oczywiście o tym wie, proszę pana, pan jest podobny do tego znanego śpiewaka. Ja mówię, do którego? A on mówi, zapomniałem nazwiska choroba. Ja mówię, może do Ochmana. Tak! Ja mówię, wie pan, ja go nie lubię. A on mówi, wie pan, ja też.
Bez tego ja mówię, a dlaczego pan go nie lubi? On mówi, nie, wie pan, ja go lubię, jak on występuje, ale nie lubię, jak śpiewa. Ja mówię, naprawdę, słyszał go pan? Nie, proszę pana, nigdy go w życiu nie słyszałem, nie byłem w życiu na koncercie. Sąsiad mój był na jego koncercie, wrócił i mi pokazywał, jak on śpiewa. Wcale mi się to nie podobało. Jego aktywność artystyczna w dziedzinie śpiewu operowego, malarstwa, działalności charytatywnej, którą prowadzi od 15 lat, znana jest na całym świecie. Tacy ludzie rodzą się bardzo rzadko. Są to perły naszej kultury. Jakość tej kultury błyszczy blaskiem w Stanach, we Włoszech, na całej kuli ziemskiej. Jego skromność jest wprost proporcjonalna do talentu. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wystąpić w Nowej Hucie. Zawsze Nowa Huta kojarzy mi się z pięknym okresem, bo mieszkałem tu przez pewien okres czasu, wprawdzie niedługi, 2 miesiące, ale wspominam ten okres naprawdę nadzwyczajnie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem po latach wrócić tu i spotkać się ze znakomitą publicznością na tym naszym spotkaniu koncertowym. Ale to bardzo dziś, a może pan wie? Jutro pan może być.